M-O-N-S-T-E-R, monsters, monsters, so bizarre. M-O-N-S-T-E-R, monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Clouding Wolfie make me howl at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguile. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Szukałam cię, Bruce. Co tam? Muszę pożyczyć twój podręcznik do gryzologii. Swój zostawiłam. Nie mam go. A możesz sprawdzić? Tak, ale się spóźnię na to. Na co się spóźniłem? Narka? Co z Deuce'em? Zauważyłyście, że dziwnie się ostatnio zachowuje? Deuce? Tak, to pewnie nic takiego, ale wcześniej... O, cześć, Deuce. A więc Deuce był w naszych podszkolnych katakumbach z operetą. Ta śliska flądra. To niepodobne do Deuce'a. Nie ma dowodów. Jego szafka. Nie pozwolił mi do niej zajrzeć, ale na spektrę nic nie poradzi. I co tam widzisz? To mi wygląda na jakiś rodzaj bukietu, zaadresowany do mego potworka. O, dosyć tego! Leo, dokąd idziesz? Podzielić się z operetą swoimi przemyśleniami. Chcę, aby się wszyscy teraz o tym dowiedzieli. Opereta próbuje ukraść mi faceta. Ej, czy ja ciebie znam? Odczep się od Deuce'a. Stawiasz na nie tego skrzypka. Kimkolwiek Deuce jest, to jeśli z tobą chodzi, to wcale mu się nie dziwię, że woli mnie. Myślisz, że możesz mi go ukraść, bo oboje jesteście buntownikami i słuchacie tej samej durnej muzy? Powinnaś się przejrzeć w lustrze. A co to ma do rzeczy? Masz na twarzy pajączka. A moja muzyka jest najdoskonalsza. Jeszcze nikt mnie tak nie upokorzył. Ona naprawdę nie miała pojęcia, kim jest Deuce. A może to nieporozumienie? Musimy ją śledzić i przyłapać ich razem. O, co to za miejsce? To są katakumby Straszyceum. Na nich zbudowali szkołę. Cii, milczeć. A, Cleo, co ty tutaj robisz? Zaskoczony? Szukałyśmy tu na dole ciebie i twojej nowej dziewczyny operety, twego potworka. Mego co? O, nie, 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 to nie jest tak. To trochę krępujące, ale to jest był mój potworek, Dymek. Był pierwszą istotą, którą kochałem i pierwszą, którą zniszczyłem. Dzisiaj jest rocznica. Byłem chłopcem i nie kontrolowałem jeszcze moich mocy, a biedny Dymek chciał się po prostu bawić. Czar powinien minąć w rocznicę, tylko nie wiem, w którą. A bukiet? Lwie paszczki, to był jego przysmak. Wybacz mi dziwne zachowanie. Przyjmuję przeprosiny. Miałam rację. A może powinnaś też przeprosić operetę? Prędzej podpalę sobie sama włosy. A poza tym nie ufam tej potworzycy. Straszyceum. Duża szkoła, duże problemy. Dzieją się tu setki różnych historii, a to moje dział. Jestem Spektra. Dostarczam informacji. Prawda zawsze leży gdzieś po środku, a ja potrafię do niej dotrzeć. Siedzę w tym bałaganie, odkąd pamiętam. I myślałam, że już wszystko widziałam, kiedy on pojawił się w moim życiu. Od razu wiedziałam, że ten płomień oznacza kłopoty. Cześć, przystojniaku. Masz ogień? Jestem Ross. Rozpalona! Musisz mi pomóc. Wpadłem jak śliwka w kompot i nie mogę wyjść. Powiesz, o co chodzi? Słyszałaś o zaginionej rzeźbie? No oczywiście, że tak. Ktoś chce mnie w to wrobić. Weźmiesz tę sprawę i oczyścisz mnie z zarzutów? Krewniczka wywali mnie z budy, rozumiesz? Dobra, mały. Wszystkie dowody wskazywały na jedną gorącą głowę. Chyba nie było w tej szkole potwora, któremu Ross nie podpadłby w ten czy inny sposób. I nagle doznałam olśnienia. Trafiłam w sedno. Pewnie ciekawi was, dlaczego tu jesteście. Tak, Spektro. Uważasz nas za kompletnych głupców. Wszyscy wiemy, że Ross zabrał tę rzeźbę. Zostawił na miejscu wypalony ślad. Każda osoba w tym pokoju miała motyw, żeby wrobić palonego. Powiedz, Frankie, czy to prawda, że Ross spalił ci pracę domową z gryzologii? Jak się poczułaś? Wściekła. Normalnie czasami to bym go... Jasne. A ty to, Raleigh? Czy Ross nie oblał cię wodą przed zdjęciami szkolnymi? Claude, Deuce, ile razy Ross narobił wam obciachu w sklepie? Nie powiedzieliście mu wtedy, że będzie tego żałował? Ale to nie było... Każdy z tych studentów mógł zemścić się na Rosie. Zatem kto to zrobił? Halo? Czyściciele rzeźb? O, tak, mam to. Palniki? W poniedziałek może być. Uczniowie,
Możecie iść. Typowe zakończenie, prawda? Najpierw cały świat chcecie rzucić na stos, a po chwili jesteś wolny i beztroski jak ptak. Tak wygląda życie w Straszyceum. Jestem Spektra. Dostarczam informacji.